To jeść. Stary, Justyna mi napisała. Że co? Że ona ucieka stamtąd, bo coś tam chodzi. No co ty gadasz? Ale motka się zapowiada. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Dawid Frank, dzisiaj wraz z Stuartem, który znajduje się tutaj. Wybudowaliśmy masakryczną chatę, to wszystko znajduje się na kanale Stuarta. Nawet na początku widzieliście rękawiczkę, naprawdę po prostu... Ta rękawiczka już dużo przeżyła, właśnie w tym samym czasie stawiamy filmy. U mnie jak budujemy to i robimy różne śniadanie, robimy kilka innych rzeczy, a... No właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy więc naprawdę A jest... u Dawida, słyszałem coś serio. A u Dawida zobaczycie jak spędzimy tutaj noc. Noc, a już masakra jest. Po prostu. Słuchajcie, budowaliśmy tą chatę chyba z 2 dni. Jest dwupiętrowa chata z folii po środku lasu. Teraz jest północ już, więc naprawdę będzie ostro się działo. Operatorze, proszę o pokazanie naszego całego mieszkania, ogromnego. Po prostu zobaczcie jak mamy te 2 pokoje różne. Jak to zarąbiście wygląda. Ja w ogóle mega się jaram, Stuart również mega się jara, ponieważ dużo pracy. Serio, mega projekt. No. Słuchajcie, musicie dobić u Dawida 100 tysięcy łapek w górę, bo ja chcę robić kolejny projekt, a kolejny mamy pomysł, żeby zrobić naprawdę zajebisty dom z gliny nawet, jeśli musimy znaleźć miejsce, gdzie można i wtedy coś wykminimy. Tak, naprawdę, więc słuchajcie, będziemy naprawdę jeszcze ze Stuartem kontynuować jakieś fajne serie, więc oczywiście oczekujemy od was po prostu jakiegoś, wiecie, znaku. No, to jest jeden z największych projektów, które chyba robiliśmy. U mnie na pewno jeden z największych, nie wiem jak ty. Mamy kamerę w tryb nocny. Pokażmy, co ogólnie tutaj mamy. Mamy tryb nocny. Patrz, włączymy tryb nocny i na przykład widzimy sobie jakieś rzeczy. Tylko, że tu jest światło. Zobaczcie jak to creepy wygląda. Lepiej nie? Widać jak nie ma światła. Słuchajcie, więc chodzi o to, że na odcinek zakupiłem 100 poduszek, które wrzucimy do naszego domku. Tutaj widzicie na razie tylko 2 worki, może to jest 20, nie wiem, nawet mniej niż 20, o wiele mniej. Teraz musimy iść do samochodu, kurde, jakieś 100-200 metrów przez las. Więcej! No, albo 300 metrów przez las. Musimy wziąć, kurde, poduszki, nie wiem, tam może jest też 4-5 worków i musimy to przynieść, więc to już jest pierwsze wyzwanie nocy. No i co? Lecimy, poduszki, no. Kleszcze tu chodzą. Kleszcze, Stuart w ogóle jest ma największą fobię chyba. Kleszczy, która tylko jest możliwa. Słuchajcie, mamy tryb nocny. Pierwsze wyzwanie jest to, że musimy dojść do samochodu. No, bez masakra. Światła. Ja mamy wale. Tylko tryb nocny. Tryb nocny pokazuje nam, co jest przed Stary, nami, tylko ale kilka metrów. Dobra, idziemy, przełączamy się na tą kamerę. Jesteś. Stary, ja nie wiem, Stuart mówi, że byliśmy w ogóle do samochodu, szli bez lamp. Nie wiem, jakim cudem po pierwsze znajdziemy samochód. No weźmy chociażby najmniejszą lampkę, bo no po pierwsze nie znajdziemy samochód, a po drugie nie będziemy mieli jak wrócić. Ale to creepy wygląda. Masakra. Dobra, idziemy do samochodu. Naprawdę, u Stuarta jak budowaliśmy chatę, to słuchajcie, nawet idziecie drogą, ta lampa na przykład, przy której budowaliśmy, tak mocno świeciło, że nawet z drogi już było widać, że ktoś jest w lesie, więc naprawdę... A to jest ciężko bardzo. Kurde. Kurwa, gdzie jest? Co to jest? To ty mój stary, tam jest lampa chyba. Co to jest? Ojeju, co to jest? Ja wale, stary, co to jest? Słuchajcie, znaleźliśmy coś dziwnego. Słuchajcie, to jest jakiś ten... Ktoś zbudował z patyków po prostu chatę jakąś. Ej, a zobaczmy jak wewnątrz jest. Ja bym tam nie szedł. No. Mi się wydaje, że kleszcze tam mogą być. Nie, ale stary, jest creepy po prostu, zobacz to, nie? Po prostu ktoś z patyków zbudował całą chatę. Co ty gadasz, stary? Ty jesteś jakiś nienormalny tej... Chodzi o to, że nawet jak cicho się zachowujesz, to cały czas na podłodze są jakieś patyki i idziesz tak bardzo głośno, co nie? Pokażę wam, ile mamy lampki. No. Tyle. No, normalnie jest, tak? Dosłownie malutko mamy lampkę, żebyśmy byli niezauważalni. Chociaż tak głośno idziemy, że kurde, teraz jak nas to dopadnie, to powiem ci, że stary, to ja się zesram tutaj. Chyba bardziej w lewo samochód był. Kurde, szkoda, że ludzie nie widzą lasu w ogóle, gdzie jesteśmy. Tu w lewo? Tu? Stary, a co to jest w ogóle? Co to jest? To jest jakaś przepaść. Stary, co ty gadasz? Oh, ja wale, stary. Myślałem, że coś tam... Widzisz ten krzak? Oh, stary, właśnie nigdy w życiu taki obsrałem. Wystaje tak dziwnie z ziemi. To ja wale. Wyglądało tak, jakby coś tak kucało. Kurde, gdzie my mamy samochód? Jak my idziemy w ogóle? Tam musimy iść. I w lewo. Ja kurde, jeszcze nie doszliśmy do samochodu, ja sobie wyobrażam, jak my będziemy z workami i z poduszkami iść, kurde, 10 worków na karku. O, chyba jesteśmy, ale przez jakieś krzaki normalnie idziemy. Samochód mam po prawej stronie. O kurde, co to stary. O, zobaczcie, ile mamy poduszek normalnie. Mam po prostu cały samochód zawalony tymi poduszkami, wszystko jest i jeszcze w bagażniku. O kurde, ale to jest głośne. Zobaczcie, ile poduszek. To jeść. Justyna mi napisała. Że co? Że ona ucieka stamtąd, bo coś tam chodzi. No co ty gadasz? No i że to nie my jesteśmy. Gdzie? Co ty gadasz?
Ona uciekła, tam przecież mamy cały sprzęt. Ale notka się zapowiada. Ale stres. Kurde, skoro, że nie mamy... Nie. Dobra, to nie wziąłeś noża żadnego. Dobra, bierzmy chociażby jeszcze worek. Za wiele nie udźwigniemy po prostu. Naprawdę pisze, że chce tam stamtąd uciekać? Czekaj. Serio? Mamy mega duży problem teraz, słuchajcie, i to bez żartów. Justyna jest w środku w tym. Ona mówi, że coś tam warczy i nie wyjdzie. A my nie znajdziemy tego, stary. Ona musi nam włączyć lampę tam, żebyśmy widzieli, no właśnie, wrócić. Ona no mówi, właśnie, że nie wyjdzie stąd. Bo ogólnie zostawiliśmy tam Justynę ze sprzętem i teraz... I teraz nie wiemy, co mamy robić. No pójdziemy tam, no zobaczymy. No nie wiem, niech nie wychodzi. Niech dobra, po prostu tam szukamy, siedzi. Szukamy. Niech po prostu tam siedzi. Spada coś z drzewa, ale wiecie, no... Jezu, masakra. Te ostatnie dni to są takie emocje, ludzie, to jest tak sposób. No, u Stewarta w ogóle na kanale jest czemu? Prank. Nie no. Wiem, czy jest, może był, może nie. A jak nie był, to będzie, gdzie się zesraliśmy to tak. Tak, gdzie naprawdę się zesraliśmy. Dobra, ja zamykam to. Dobra, więc sytuacja jest taka, że mamy po dwa worki każdy, poduszek. I to nie są w ogóle wszystkie. To chyba połowa dopiero. Jesteś na świecie latarką. No i idziemy szybko do Justyny, bo ona naprawdę się boi. Szczerze, to ja sam się boję. Dobra, więc wróciliśmy już do domku. Mamy tutaj tyle tych poduszek, mnóstwo poduszek. Kurde. To będzie najlepsze cięcie odcinka po prostu, jak rzucamy. Ale będzie wszystko. Relaksik tam w końcu. No. I pokażemy oczywiście, jak wygląda dom, bo jeszcze nawet nie pokazywaliśmy. No właśnie. Z zewnątrz wygląda, no po prostu z zewnątrz błyszczy. O, a tam jest Justynka. Ja pierdolę, nie macie pojęcia, ile tych poduszek już tu jest. Wow, kurde, a to jest naprawdę połowa. Kurde, ja skoczę jeszcze do samochodu, wezmę więcej tych poduszek, co nie? Co myślisz? Tak? Co nie? Że co? Że mam nie iść? Ach, ale sztos! Ej, ale jajo! O kurde, o kurde! Shit. Ej, a co tak śmierdzi kurczakiem? Czuję jakieś jedzenie. A kurde, Dawid! Dawid, kuźwa! Co tu się dzieje? Jest cały ten w poduszkach. Ale zajebiście, dawaj. Nie, kurwa! No sorry, trochę się zerwało z tej. Przepraszam. Sorry, ile tutaj jest tych poduszek? No wiem, masz, nie ma co. Ja wale. Ile poduszek? Patrzcie. Ja nie serio mogę. Po prostu szok. Wow, ale dobre. Ale sztos. Ej, ale zarąbiste, słuchajcie, tutaj jest tyle poduszek, że naprawdę, że ty normalnie siedzisz tylko na poduszkach, co nie? No właśnie, nie odczuwasz nawet... O, Stu odpalił jedzenie. Nie mamy sztuczce, więc Stu bardzo ma fajny sposób na jedzenie. Słuchajcie, bo ogólnie tutaj mamy tak, to nasz wygląda teraz nasz raj po prostu poduszkowy, ale tutaj mamy wejście do góry i teraz wam pokażę. Zobaczcie, to jest nasze drugie piętro, jest niższe. Ja proponuję zrobić tak, że wszystkie takie inne rzeczy typu jedzenie i torby i tak dalej damy tam na górę. Tam będzie taki storage, bo tutaj tak naprawdę już osiedliliśmy się, nawet robiłem sobie tutaj miejsce. Sorry, no to już na pewno musimy tu zostać, jak tu jest takie miejsce. Włączył się, nice. A że tutaj po prostu porozrzucamy wszędzie poduszki i zrobimy jakąś walkę na poduszki, stary. O kurde, zwariowałeś, jestem tak zmęczony. Stary, ja teraz jak walkę zrobimy, to od razu orzeźwiejesz. Dobra, to zróbmy tam, no to wrzućmy tam po prostu wszystko. I tam możemy dać sprzęt. Ułożyłem tak tutaj plecaczki, wszystko ułożone, wracam do światu normalnego. Oj, 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 romantik, dastisz, fantastisz. Ej, tylko nie świeci latarą, bo ja nic nie widzę. O kurde. Kurde, tutaj nie jest ciekawe. Co najfajniejsze, że to Stewarta aparat. Nie, mój aparat. Ale ten pa, stary. Aj, jak było blisko. Słuchajcie, jest już 1:36 i naprawdę jestem masakrycznie głodny, bo dzisiaj cały dzień budowaliśmy tą chatę i w sumie wypadałoby coś zjeść i mamy tutaj taki mini lifehack, jak zrobić w lesie kiełbasy. Mam nadzieję, że nam się uda w ogóle to. Stewart coś tutaj masterkuje, pokażę wam. No właśnie u mnie pokażę wam, jak to zrobić.
To jest taki mini grill. Mhm. Tutaj jest zamontowane takimi tymi. Z puszki to wszystko jest zrobione. Puszka jest przekrojona na pół. Taki drucik mamy. Drucik idzie na górze. Aha. Czyli tak, żeby kiełbasę położyć. Na tym leży kiełbasa i zamykamy kiełbaskę potem. Fajnie, no to dawaj. Rozpalamy ogień. Ogólnie tutaj chodzi o to, że siedzimy tutaj przy takich małych światełkach. Musimy sobie jakoś radzić, bo jak odpalimy lampę, to naprawdę wszyscy będą widzieli, gdzie jesteśmy. I cały czas tutaj po pierwsze... No, są psy po prostu. Cały czas są, słychać po prostu szczekanie psów. I nie wiem, czy tutaj po lesie sobie nie biegają, tak nie? Bo w sumie kto im zabroni tutaj? Na pewno sprawdzałeś? Znowu. Stary, znowu wlatuje ci. No tylko na jedną kiełbasę na pewno starczy. No na pewno. Mamy zrobiony taki brykiet pokrojony, ale prawda jest taka, że ten brykiet jest o wiele gorszy od węgla. I stary, kiedy ja zrobiłem swoje domki i ogólnie projekty w lesie robiłem, to jest to samo, to jest ten brykiet, z którego w ogóle nie ma węgla, tylko on od razu w popiół się robi. Robowień. Stuart ogólnie jeszcze kupił takie mini ognisko w ogóle na stacji. Śmieliśmy się, kiedy to zobaczyliśmy, no w sensie, bo to akurat nam się przyda. Więc jak nam nie wypali nasz grillek, to zrobimy po prostu mini ognisko. Stuart zcheatował system i wrzucił jakąś mocniejszą rozpałkę, która tak mocno się jara, że jednak będziemy mieli takie obaski. Justynkę nagramy. O kurczę. Podpaliłeś cały grill, stary. Stary, podpaliłeś, teraz puszka nam ten zgnije przez taki ogień. Stary, my mamy brzoskwinie w syropie. Chcesz? Nie, nie. Dobra, ale gdzieś też mamy kiełbasy, bo Stuart już tutaj... Kurde. Stuart już tutaj zrobił grilla. Patrz, nawet te leżyki mamy. Wszystko mamy przemyślone, więc węgiel już prawie gotowy. Wrzucamy kiełbaski. Zobacz, jakie mamy kiełbasy. To są w 3 razy większe niż nasz cały grill. Stary, to my będziemy tą kiełbasę gotować tutaj chyba z 5 godzin. Nad ranem dopiero będziemy mieli gotowe. Ale widziałem, chyba jeszcze mniejsze tutaj są. No, jest. Jakaś taka malutka. Musimy to podpalić. Cicho, cicho. Czekaj, może się... To nikt nie idzie, stary? To jest to właśnie. Stary, chyba ktoś idzie, ja naprawdę ci mówię. No, to jest mur. Stary, leży w ziemi. Możesz sobie wyobrazić? Przed chwilą przyszedł mi SMS i mój telefon był zakopany w ziemię. I stary, ja już bym nie znalazł tego telefonu. Słuchajcie, my jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że zobaczcie w ogóle na ten pojemniczek. Co jest pojemnik? To jest taki survivalowy w ogóle pojemnik. Mamy pomidorki, stary. Ty lubisz pomidory? Ja uwielbiam. Lubię pomidory, ale nie wiedziałem, że mam. Dobra, Stuart już powiedział, że wszystko jest git i możemy wrzucać naszą kiełbę. Więc Stuart, patrzcie, mamy taką metalową tą. O ty, parzy no. Bym tą kiełbaskę na pół, żeby płasko było, bo inaczej spadnie. Masz tu wstęp? No. Patrzcie. Kurde, skąd masz moje sztuczce? Twoje? Czemu ja jadłem wcześniej catering ze zębami? Super. Dawaj. A czy jak przeciąłem się. Storage. Przeciąłem się. Co ty gadasz, tej prawdziwym? Przeciął się plastikowym nożem, bez kidu. A że nie, ten. No, kleszcze jak ci tam wejdą do rany, to wiesz, to już później na całe życie. O, rany. No i robią się, widzimy się za 45 minut. Widzimy się za 5 godzin, kurde. Bo coś mi się wydaje, widzimy, że twój system nie zadziała, widzimy, stary. Widzimy się rano na śniadanie. Widzimy się rano na śniadaniu. Dobra, jesteśmy gotowi zamknąć naszego grillka. Te kiełbaski teraz się troszeczkę szybciej podsmażą. I teraz ciepło będzie się zatrzymywało w tym pojemniczku. Stuart tutaj taki ogień zrobił, że naprawdę parzy wszystko, przy czym nie tylko kiełbasa, a wszystko, co wokół się znajduje. No. Zobaczcie. Uch, ty. Zapach czuć tutaj na maksa. Dawaj, a na co czekamy? To jedna kiełbaska malusieńka, to ile musimy takich z 5-6 zjeść? To stary, będziemy do rana tutaj smażyć te kiełbasy. Słyszeliście to? Co to było? Ale słyszę. Kurde, ja cały czas słyszę. Ale teraz słyszałam, jak obok mnie coś skoczyło dosłownie. Daj czas. Ogólnie tutaj cały czas słychać jakieś dźwięki,
A Justyna mówi, że w ogóle tutaj ktoś przyszedł, bo poczuł i możliwe, że zwierzęta mogli poczuć. Myślałem, że ptaszki śpiewają, a to kiełbaska tak piszczy. Kurwa. Co ty gadasz? Widziałem coś. Dzień. Dobra. Ale na maksa słyszeć teraz dźwięki. Ej, ale jak... to serio działa, ja pierdzielę, patrz. No. Kurde, patrzcie. No dobre. No. Ha. Trzymaj. W ogóle chciałem powiedzieć, że zwierzęta, no ja nie wiem, no mogą, no na pewno mogą poczuć zapach kiełbasy, bo przecież mają na przykład psy, to bardzo dobrze mają ten wąchanie. No właśnie. No bo... Pyton warszawski, nie? Pyton warszawski, to w ogóle siedzimy w lesie, stary, teraz nas pyton tutaj ten przyjdzie do nas tutaj. Masakra, ale co, próbujemy? Czekaj, ja próbuję. No jedz, powiedz, czy dobre. Ej, mega. Dobre? No, bardzo. Serio? No bardzo, spróbuj. Jest gorące i widać, że jest ten upieczony. Kurde. No, mega. Kamerzysta. Spróbuj. Kamerzysta. Trochę jakby ktoś posypał piaskiem, ale ogólnie dobre. No nie, stary, nie przesadzaj. Stary, gdzie jest następna kiełbasa? I wiecie, że teraz wilki zjedzą nas, bo my zjedliśmy im kiełbasę. Czemu my im siedzieliśmy? My kupiliśmy. Ale słuchajcie, dam wam 5 zł, jak rzucicie tam kiełbasę, bo założę się, że coś podbiegnie. Już rzuciłem tam wcześniej. Kiełbasę? Mhm. Dobra, więc słuchajcie, zrobiliśmy kolejną partię kiełbasek. Dawaj, Stuart, wrzucam. Jakieś są dziwne kiełbasy, dlatego będzie ich jadła Justyna. Siemano, właśnie smażę kiełbasy od 2 godzin. Od 2 godzin osmażyłeś 2 kiełbasy, mistrzu. 4, najlepszy. No nie, 2, no 4 połówki. 4 połówki, 2 kiełbasy malutkie. Takie, że ja normalnie zjem w 15 sekund. Ty to rozpałką polałeś? Dzięki. Bardzo fajna polewka. Nie, stary, naprawdę polałeś to, bo to śmierdzi. Naprawdę śmierdzi twoją polewką. Ty, kurde, śmiejesz się, tutaj nic nie jesz, a ja tutaj się boję. No ja nie razie... polałem, co ty? To jest nie zwierzak, tylko wiedźma wygląda. Jak to miała na stary, to jest jakiś drapieżnik. Co to jest? Drzewo. A więc słuchajcie, już trochę zjedliśmy i teraz w sumie wypadałoby trochę chociażby pospać, bo jest godzina 3:05, a więc już 06, a więc to już w ogóle na pewno trzeba iść spać. Zamknij tę powierzchnię. Co, zamknąć? Zamknij te wejście. No właśnie, mamy tutaj mnóstwo komarów, więc słuchajcie, lecimy spać i nie wiem, i widzimy się o 5 pewnie. Dłużej wątpię, żebyśmy mogli spać. Słuchajcie, godzina jest 6 już, więc spaliśmy no co najmniej 3 godziny, już jest jasno. Stuart cały czas z Justyną śpią. No śpicie. O, już nie śpi, Stuart już nie śpi. Poduszek wciąż mamy przemnóstwo, jest strasznie zimno, ja nie wiem ile jest, stary, ja jestem w koszulce. No w sumie w poduszkach to jeszcze nie jest tak źle, stary, bez poduszek byśmy tutaj w życiu nie wytrzymali. No. Naprawdę. A tak w ogóle fajnie się spało, przynajmniej w tych poduszkach. No, na zewnątrz to w ogóle już jest super. Co prawda przegapiliśmy w sumie wschód słońca i miałem nadzieję, że wstaniemy. Ale naprawdę tak się fajnie spało. Chata bardzo fajnie wygląda w ogóle. Widać takie rozdzielenia na piętra. No i lasek oczywiście też jest przepiękny. Stuart, Stuart! Stawaj, stawaj! Zwariowałeś. Stary, w lesie się nie śpi do kurde 12. Już jest 6. No dawaj, wstawaj, no że żartujesz czy co, no. Ej, albo możemy odpalić ten, wojnę na poduszki, co? A nie. Nie, nie rób tak. Nie bij, nie bij. Dobra, dobra, dobra. Co tam się dzieje? Co to jest? Tam daleko jest taki łoś, co to jest, stary? A to jest koń. No, mówię ci, koń, ale taki ogromny. Naprawdę nie widzicie tego, ale jakimś cudem, ja nie wiem, no chyba to jest koń, ale nie, to stary nie jest koń, bo on nie ma tego, nie ma ogonu. Wow, ale... Ja nie wiem, co to jest, ale tak patrzę i ten, no to jest łoś, nie? Ale ogromna kobyła, stary, więc możesz sobie wyobrazić, jak... Co on tam robił? A teraz jestem zaskoczony mega. No, naprawdę. Ja też. On poszedł sobie, no. Ale tutaj, on tutaj stał i tak na nas patrzył, no. Z tego miejsca. Chyba już go nie znajdziemy po prostu.
My też powiesiliśmy jedną rękawiczkę. Widzimy, że tutaj też inna drużyna jest. Rękawiczki czerwone. Jezu, ale tak naprawdę jak... Kurde, większy niż koń. No, większy, bo ja tak na początku też myślałem, że koń. Ale nie, był naprawdę większy, o wiele większy. Fajnie by było go znaleźć i wam pokazać, żeby faktycznie, żebyśmy nie sciemniali. Ale no po prostu nie ma go. Słuchajcie, teraz właśnie na kanale Stuarta robiliśmy ogólnie śniadanie i koniecznie możecie zobaczyć w opisie. Jak to filmik, zrobić? Tak, jak filmik Stuarta. Co to było? Tak, co to było, to wszystko. Słuchajcie, a my już kończymy powoli nasz odcinek. Naprawdę mnóstwo rzeczy się działo podczas budowania, jak i również w nocy w ogóle. Mega. Też nad ranem. Mega. Bardzo fajna atmosfera w tym lesie i szczerze tak, no przyjemnie czas po prostu się spędza tutaj. Stuart szybko wcina fasolkę, bo jesteśmy głodni. Więc słuchajcie, żegnamy się z wami. Oczywiście pamiętajcie, aby zalajkować filmik, również zasubskrybować mój kanał, jak i kanał Stuarta. Dokładnie. Jeżeli chcecie widzieć po prostu więcej takich projektów na YouTubie, bo wiecie, można zawsze robić... Ciężko robić takie projekty, naprawdę. Tak, bo to mnóstwo pracy, mnóstwo wszystkiego wkładamy w to. A przełożenie na, szczególnie na polskim YouTubie, to... Tak, takie sobie. Więc jeżeli chcecie widzieć, po prostu wesprzyjcie ten filmik, koniecznie wbijajcie na kanał Stuarta, a my z wami się żegnamy. Trzymajcie się i na razie. Siema. Hej.